Dzisiaj przekładamy Nandu Chromatus i pokazuję terrarium dla węża zbożowego. Witam bardzo serdecznie na moim kanale i tak jak wspomniałem w intro, zajmiemy się dzisiaj przykładaniem Nandu Chromatus i pokażę terrarium dla węża zbożowego. Zbiornik dla Nandu Chromatus mam już przygotowany. Jest to ten sam typ zbiorniku, co użyłem dla Tliptocatle Vagans i Tliptocatle albo Pilosus. Więc mam go już urządzonego, stwierdziłem, że nie będę trzeci raz pokazywał tego samego, bo przygotowałem w ten sam sposób, tylko wystrój jest trochę inny. A najpierw zajmiemy się terrarium węża zbożowego, które już mam gotowe i efekt moim zdaniem jest piękny. Urządzając terrarium chciałem jak najbliżej oddać środowisko naturalne węży zbożowych, w którym występują i uważam, że wyszło mi to nawet całkiem dobrze. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Też ludzie, którym pokazywałem te terrarium, są zachwyceni, że tak powiem, i mówią, że naprawdę ładnie wygląda. Co mogę jeszcze powiedzieć? Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, zastosowałem sposób z koszykami. Zobaczymy, czy rośliny się przyjmą. Jak na razie widzimy nowe liście w bluszczu. Wszystkie gałęzie puszczają nowe liście, także chyba warunków jakichś złych nie może mieć, skoro wypuszcza nowe liście. Jedynym problemem jest trochę, że mi opadła ta paproć, ale podejrzewam po prostu, że musi się zaaklimatyzować. No, co prawda, jeżeli się nie przyjmę, no to najpewniej po prostu wymienię na jakiś inny typ paproci, bo bardzo chciałbym mieć paproć w tym terrarium, gdyż właśnie z tego typu lasami głównie kojarzą mi się paprocie. I ciekawostka, którą zauważyłem, jak już Bomoris już jest wprowadzony, i co zauważyłem, jest bardzo ciekawe. Na tych gałęziach występuje mech i myślałem, że jest to martwy mech po wygotowaniu i wyparzeniu, ale okazało się, że chyba przeżył, bo zaraz coś pokażę. I po prostu mech odżywa do życia, co jest bardzo ładne moim zdaniem też, gdyż raz w tygodniu pryskam te terrarium, żeby była trochę wilgotność podniesiona, wiadomo, w naturze też są opady deszczu, więc staram się właśnie zwiększać co jakiś czas po prostu wilgotność w całym terrarium. A tak to punktowo podlewam i bluszcz, i tą paproć raz w tygodniu. I mimo tego, że terrarium jest już chyba od 2 albo 3 tygodni urządzone, właśnie widzimy, że ma się bardzo dobrze i Morris w środku też jest zadowolony. Nie chodził tyle w poprzednim zbiorniku. Bardzo lubi wspinać się też po gałęziach, co mnie zdziwiło, ale w sumie później czytałem, że w naturze węże zbożowe są bardzo dobre w wspinaczkach. Także no jest to ciekawy temat. Jedyne, co jeszcze będę musiał zmienić, to miskę z wodą, bo miskę z wodą mam bardzo malutką jeszcze. Ale wąż sam w sobie jest mały, ale w przyszłości chcę coś większego kupić i po prostu włożyć tutaj porządną miskę z wodą, żeby wąż mógł brać kąpiele przed wylinką. Także z tego terrarium to na tyle. I zabierzemy się za przekładanie Nandu Chromatus. Dobra, wyjąłem całą trzykrotkę z terrarium. Teraz jeszcze tylko muszę przegonić ptasznika z starego terrarium do nowego zbiornika. Dobra, telefon jest na statywie,
Także możemy się wziąć za przekładanie. No widzę, nie chcę wychodzić. Już prawie. No, wchodź. No, już jesteś. O. Dobra. I ptasznik przełożony. I widzimy, chromacus już w nowym domku. Na razie jest bardzo spokojny. Nie ruszył się w ogóle. Ale nie chcę go też prowokować, bo chromatusy mają to do siebie, że bardzo ochoczo wyczesują włoski parzące, a nie mam zamiaru się z tym, że tak powiem, babrać. Także dam mu spokój, zamknę go i zaraz włożę go na miejsce docelowe tego terrarium. I jeszcze szybko pokażę, jak terrarium wygląda. O, i tutaj jeszcze jest kryjówka pod spodem. Jak Nandu chromatus będzie chciał sobie, to sobie ją najpewniej powiększy. I jeszcze raz zbliżenie na... I takim akcentem się żegnamy. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu.